W dzisiejszym odcinku dewastujące decyzje, które kosztowały twórców gier miliony dolarów, a czasami nawet życie ich marki gier lub ich całej firmy. Najczęściej przez głupawe decyzje związane z przedwczesnym wypuszczeniem gry na rynek albo strategie zarządu, które były bez sensu i jakiejkolwiek przyszłości. Bez zbędnego przeciągania przyjrzyjmy się największym wpadkom w branży gier komputerowych w ostatnich latach. Numer 5. Anthem. Kto by pomyślał, że ta oczywista kopia Destiny nie przyjmie się zbyt dobrze? Jeżeli jest jeden czynnik wspólny, w każdym przypadku na tej liście jest to wypychanie gier na rynek, zanim będą gotowe. I zgadnijcie co? Nigdy nie kończy się to dobrze. Serwery Anthem załamały się w pierwszych dniach, przez co nikt nie mógł sobie pograć. A jak tylko sytuacja się ustabilizowała, to gracze odkryli grę, która jest mega nudna, powtarzalna i zwyczajnie marnuje nasz czas zabijaniem bez sensu w kółko tych samych przeciwników. Wszystko to właściwie podsumował idealnie wywiad z anonimowymi źródłami, które pracowały nad grą. Wyjawili oni, że nad całą operacją czuwała kompletnie niekompetentna drużyna dyrektorów, którzy nie wiedzieli, czym właściwie Anthem powinien być. Oprócz tego pracownicy musieli zostawać często po godzinach bez zadośćuczynienia za ich dodatkową pracę. Cała gra była tak tragiczna, że BioWare postanowiło zacząć pracę nad drugą, kompletnie nową wersją gry, która zastąpi kiedyś tą obecną. Na miejscu czwartym mamy upadek Overkill Software. Choć powinniśmy tutaj mówić zdziebko szerzej, czyli o upadku Starbreeze Studios. W roku 2013 na rynek wyszła gra Payday 2, która była ogromnym sukcesem ów studia. Idąc do przodu, Starbreeze popełniło parę poważnych błędów. Wypuścili grę, która do złudzenia przypominała Payday, tylko że była dużo bardziej zbugowana i o niebo gorsza. Wprowadzili do Paydaya skrzynki rodem z CS-a, za co do dzisiaj najwyżej punktowany temat na Reddicie poświęconym tej grze jest zatytułowany Pierdol się Overkill. I najbardziej ryzykowny pomysł ze wszystkich. Z powodu braku innych gier w produkcji i braku pomysłów, Starbreeze postawił wszystko na jedną kartę. Overkill's The Walking Dead to miała być gra, która kompletnie odwróci finansową spiralę, w dół której poruszało się studio. Jednak gra nie przyjęła się zbyt ciepło. Najpierw gra była przesuwana z 2016 na 2017, potem na rok 2018, aż w końcu w tym właśnie roku gra została wypchnięta na rynek. Problem w tym, że praktycznie nikt o tym nie wiedział. Gra praktycznie nie miała żadnego marketingu, żadnych reklam ani wielkiej zapowiedzi i w końcu wyszła, biorąc wszystkich znienacka. Gra sprzedała się okropnie i następne dwa lata Starbreeze spędziło robiąc wszystko, by nie zbankrutować. Między innymi zwolnili wtedy większość swoich pracowników. Mimo to studio zapewnia, że Payday 3 pojawi się w roku 2022 na rynku. Jednak nie wiem, kto to kupi, jako że zaufanie do tego studia wśród graczy praktycznie nie istnieje. Numer 3. Assassin's Creed Unity. Przez pewien czas seria Assassin's Creed zdawała się być tytanem, który bezbłędnie wślizgnął się w kanon najważniejszych serii w dziejach gier komputerowych. Twórcy zawdzięczają to m.in. faktowi, że od drugiej części gry każda kolejna pojawiała się co rok na rynku i była prawdziwym hitem. No i wydawało się, że ich wpływy będą się tylko poszerzać, dopóki nie nastał rok 2014. Ubisoft uparł się, by zachować tradycję wypuszczania kolejnej części co rok, mimo że Unity było największym wyzwaniem, z jakim zmierzyć się miało studio. Wypuścili grę w karygodnym stanie, licząc na to, że błędy nie będą na tyle poważne, żeby wpłynęło to na sprzedaż gry. Jednak błędów była masa, a co za tym idzie, pełno też było problemów ze stabilnością gry, która po prostu się wyłączała, czasami z całym systemem, na którym w nią graliśmy. Problemy były tak poważne, że nie tylko sprzedaż Unity ucierpiała, ale też mało kto kupił Syndicate, który pojawił się rok później, tylko i wyłącznie ze względu na utratę zaufania spowodowaną przez Unity.
Jeżeli do tej pory podobał Ci się ten materiał, to zastanów się nad rzuceniem paru złotych w moją stronę. Link do mojego Patronite, gdzie możesz to właśnie zrobić, znajduje się teraz na ekranie i w opisie filmiku. Wielkie dzięki za wspieranie mojego kanału. Numer 2. Katastrofa finansowa Telltale Games. Spoczywaj w spokoju, słodki książę. Mimo, że to studio wypuszczało gry od 2004 roku, to dopiero w 2012 na podstawie uzyskania praw do wykorzystania uniwersum komiksowego The Walking Dead wybili się do szerszej świadomości konsumentów gier komputerowych. I był to niesamowity sukces. Pamiętam, że w 2012 każdy o tej grze gadał. Pełno jej było nawet na naszym polskim YouTube. Gra została doceniona za świetne postacie, porywającą fabułę oraz ciężkie i konsekwentne dla naszej rozgrywki wybory. Twórcy oczekiwali 20 milionów dolarów zysku z wykupienia licencji i zrobienia gry na podstawie żywych trupów. Zyskali go natomiast dwa razy więcej, bo aż 40 milionów w jeden rok od wypuszczenia gry na rynek. Niestety Telltale postanowiło zanurkować całkowicie w tę strategię, która raz przyniosła im sukces. Kupywali coraz więcej licencji na produkty takie jak Batman, Gra o Tron, Minecraft czy Guardians of the Galaxy i wypompowywali tonę podobnych do siebie gier każdego roku. Problem był w tym, że nikt za bardzo nie był zainteresowany. The Walking Dead sprzedało się świetnie, bo to było coś świeżego, a studio samo zdążyło zaspamić rynek tymi samymi typami gier do roku 2018. W tym okresie już nikogo nie obchodziło, co stanie się ze studiem i ich produkcjami i właśnie w tym roku studio się rozpadło. Głównie przez koszty tych wszystkich licencji, które się nie zwracały. Gdyby tylko wyprodukowali cokolwiek oryginalnego albo spróbowali innego typu gry, to może by tak nie skończyli. Numer 1. Bethesda w ostatnich latach. Od wypuszczenia Skyrima wydawało się, że Bethesda jest królem na rynku gier komputerowych. Opinia o nich wśród graczy nie mogłaby być lepsza. Popularność ich produktu przekroczyła też wszelkie granice. Jedyne co pozostało do zrobienia? Nie spierdolić tego. Jednak od 2011 roku opinia z najlepszej możliwej wśród graczy zmieniła się w najgorszą możliwą. I to nie bez powodu. Najpierw wypuścili Skyrima całe 4 razy. Skyrim Legendary Edition, Skyrim Special Edition, potem Skyrim na Switcha i w 2018 wypuścili Skyrim Virtual Reality. A wy narzekacie, że GTA 5 wychodzi na nową generację konsol. Potem pojawił się Fallout 4, krytykowany za mega słabą fabułę, tragiczne dialogi i sprzedawanie za gruby hajs modów, które były darmowe w internecie. Potem pojawił się Fallout 76, który sam w sobie był abominacją. To dopiero był początek rozczarowań związanych z grą. Całkiem inny worek niż był obiecany w kolekcji kolekcjonerskiej, hełm z rosnącym w nim toksycznym grzybem w edycji kolekcjonerskiej, generalne traktowanie swoich klientów w tragiczny sposób. Mógłbym tu jeszcze opowiedzieć o ich słabej grze na telefon, niedorzecznych cenach za zawartość w Fallout 76, splagiatowaniu papierowego RPG Dungeons & Dragons, ale uznałem, że jest tego tyle, że zrobię kiedyś osobny filmik, który dogłębnie zbada Bethesdę i to, co potrafili oni odwalić w ostatnich latach. I to już tyle na dzisiaj. Na jakich grach ty się zawiodłeś w ostatnich latach? Podziel się z nami w komentarzu pod filmikiem. Zachęcam do łapkowania i subskrybowania. Odwiedź mój Twitch TV w opisie, jeżeli chcesz złapać mój stream na żywo. Wielkie dzięki za oglądanie i wspieranie mojego kanału i usłyszymy się w kolejnym materiale.